Witam, witam, witam Was, koni, bardzo serdecznie. Ponownie Patryk Rojerewski, Roy Playing Games i postnuklearnie, także witam serdecznie moją kameralną grupę wiernych odbiorców klimatu postapo, kochani. Druga i ostatnia misja i dwa generatory, kochani, przed nami. Zobaczymy, jak nam to pójdzie w tym wszystkim. Zobaczymy. Tu jest ekipa. Tu możemy wejść na teren. Co mówi Pipi? Mapa. My jesteśmy gdzieś tutaj. Tu jest to wejście, które w którym oglądaliśmy. Magazyn. To może być interesujące. Fabryki. Okej, trzeci generator i czwarty generator. Dobra, to w takim razie zrobimy standardowo. Royson, Luneta i Zszywacz pójdą tędy. Joe, Jax i Brian pójdą tędy. Mam nadzieję, że nie ma tutaj brzydkich min. Proszę bardzo, Jax ma zadyszkę, bo podczas leczenia Zszywacz naruszył jego pachwinę. Tyle. Zobaczymy, czy uda się tu troszeczkę ich poszarpać. Coś mi się wydaje, że na bank ktoś za tymi okopami się znajduje. Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj cisza. Cisza. No okej. Tu są barykady. Nie chcę się za bardzo wmontować. W jakieś niemiłe miejsce, ale sprawdźmy tutaj temacik. Łoszty, w życia się przestraszyłem. Ach, cholera jasna, aż podskoczyłem. Myślałem, że tu nikogo nie ma. A jednak ktoś był. A jednak ktoś był. Dobra, zobaczymy, jak poradzi sobie nasza druga ekipa. Dobra. Luneta niech w takim razie przesunie się tutaj. No i proszę bardzo. Pierwsza wesoła pułapka. Tu od razu padł. Dobra, niech ich tam łoi. Spróbujmy czwóreczką deaktywować tą minę. Jeszcze raz. Rozbrojone. Dobra. Mina nasza. Obawiam się, że tu też będzie podobna. A teraz się o tym przekonamy. Wystarczy zbliżyć lunetę. Cisza. Dobra. Ty broń tu, ty broń tu. A ja Roysonem troszeczkę podbiegnę. Okej, cisza. To w takim razie tędy. Też cisza. Cisza. Tu również może uda im się wejść. Tutaj trochę ostrzelać. Nie ma takiej potrzeby. No okej, także tu była tylko jedna mina. Dobra, to po prostu zejdziemy sobie na dół z szywaczem. Na wszelki wypadek sprawdzimy górę.
Bo może być oczywiście różnie. No, tak myślałem. Elegancko. Ten cwaniaczek strzelał tutaj do nas z rakiet. Mogę wziąć tutaj ten temat. Dobra. Okej. A więc tutaj mamy ciszę. Czyli schodzimy niżej przyczółek. Zabezpieczony. Tutaj, chodź. Zrobimy sobie zbiórkę. I schodzimy ciut niżej. Tu na bank ktoś będzie. Co jest? Nienawidzę schodów w tej grze. Naprawdę, to jest taki pain in the ass, że się w pale nie mieści. A nic, luneta nie może zejść tędy. To w takim razie będzie zmuszona przejść inną stroną. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wystawimy ją tutaj. Może kogoś przypikuje z daleka. No właśnie, jest cwaniak. Elegancko. Dobra. Czyli tutaj teren trochę ogarnięty. Dobra, tu cwaniaczek. Zróbmy sobie poziom. Royson miał poziom. I tutaj jak najbardziej broń ciężka. Nie, czy otwieranie też da radę. Luneta, broń palna. Troszeczkę do przetrwania. Okej, ładnie. Tutaj ponownie broń palna. Okej. Tu mamy gotową sytuację. Ładnie zapisujemy. Przeładujmy całą ekipę. Dobra. Spróbujemy oflankować trochę temat. Zobaczymy, kogo tu znajdziemy. O, proszę bardzo. Dobra. Grenadier, cwaniaczek jakiś. Czy jesteśmy w stanie przejść tutaj? Dobra. Będziemy bronić tą stronę. Oż ty w życiu. Dobra. Tutaj ładnie zaminowany teren. Ja się w takim razie tędy może pchać nie będę na wszelki wypadek. Zobaczymy Jaxem. Jest jakaś skrzyneczka. Że skrzyneczka nie będzie zawierała jakiejś brzydkiej pułapki. Bardzo bym tego nie chciał? Nie. Ale dużo innych pyszności. Dobra, wracaj. Zapisujemy. I lecimy dalej. Ten oko na pewno nie leży tutaj bezpodstawnie. Zaskoczymy go. Ładnie. Absolutnie nic mu to nie dało. Okej, zlokalizujmy następny jakiś generator. B-Boy na całkowitym odludziu. Tu jest ten, tu jest trójeczka.
Okej, tu jest jakiś mocniejszy sprzęt. Nie wiem, czy się tutaj pakować. Spróbujemy. Podejrzana cisza, wam powiem. Spróbujmy tędy. Jestem ciekaw. Okej, ładnie. Padł w cholerę. Następny generator przed nami. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Dobra. Kolejny padł. Royson, przeładuj. Walnij sobie super skimpaka. Ty też, skarbie. Przeładuj temat. Ja pójdę pierwszy. Jestem ciekaw, czy tak będziemy mogli... Będą chcieli przejść, tędy nie przejdą. Luneta zajmie się nimi tutaj. Royson. Jak to nie masz amunicji? Ha, bo on cały czas bierze tą. Domyślnie. Pięknie. Mam nadzieję, że ten odważny manewr mi się tutaj opłaci. Ładnie. O cholera. Oż ty w życiu, wiedziałem. Tutaj jeden wali w plecy swojemu. O, proszę bardzo. Wtedy punktów za to nie dostałem, ale jak najbardziej uważam zagrożenie. Usunąłem. Dobra. Przechodzimy dalej. Elegancko. Kolejny z głowy. I możemy pocisnąć w kierunku trzeciego generatora. Tu ładnie poczyszczone. Jak za daleko. Dajesz. I kolejny z głowy. Generator numer 3 zniszczony. Przepysznie. Okej. No i... Brama stanęła przede mną otworem. Łoż ty. Ależ z was głupcy. Myślicie, że walcząc z nami pomagacie żyjącym na pustkowiach? My jesteśmy ich ostatnią nadzieją. Groza z zachodu nie zna litości, współczucia, a nie strachu. Dobra, elegancko. Dowódca z głowy, czy miał coś ciekawego? Steampaki jak najbardziej zawsze w cenie. Okej, elegancko. Tutaj podobnie i na styku udźwig. Royson, to w takim razie ulecz się. I co tam słychać u mojej drugiej wesołej ekipy? Spróbuj zasejwować i być może przedrzeć się. Okej, Brian. Wykryto pułapkę. Okej. Stańmy sobie tutaj. Joe, ty również bezpiecznie. Ostrożnie. Potem je najwyżej lunetą deaktywuję i sobie zbiorę.
niech przejdzie może wyżej. Będzie nas osłaniał z góry. Dobra. Otwieramy te cholerne wrota. Jestem ciekaw, co przed nami. Na pewno ostatni generator. To nie podlega, myślę, żadnej dyskusji. Yep. Dobra. Wskakujemy. Aż ty w życiu. Zmutowane dziwadło bez uszkodzeń. Ale syf. Fuck. Pogadajmy z naukowcem, widzę, że supermutant pozytywnie nastawiony. Kim jesteście i co tu robicie? O, jesteście z bractwa. Proszę, nie niszczcie mojej pracy. Czy wiecie, ile potrzeba było zabiegów i szczęścia, żeby zorganizować sprawne laboratorium? Okej, wyniki twoich badań jak najbardziej bractwu mogą się okazać przydatne. Co bractwo zyska? Tym bardziej, że pracujecie nad lekarstwem, a nie spotęgowaniem waszych walorów bojowych. Nie ma problemu. Ale niestety... generator zniszczyć trzeba. Czy nam się to podoba, czy nie? Okej, nikogo tutaj specjalnie nie ma. Myślę, że trochę śrutów temat. Elegancko. Generator numer 4 zniszczony. No i przepysznie. Ale oczywiście... wszystkie generatory zostały zniszczone. Dobra. Okej, pozycje są niedaleko wyjściowe. Na szczęście. Ale raz, że przylucić trochę trzeba. Dobra, zrobimy tutaj sobie główny postój. Ale sprawdźmy, jak tutaj miewa się nasza ekipa i gdzie jest Jax. Jax kompletnie zignorował moje wskazówki. Nie ma rady, dostanie reprymendę w bazie. To nic, trzeba będzie sobie poradzić troszeczkę w inny sposób. Zapisujemy oczywiście. I przejdziemy sobie dalej. Jest jakiś regał książkowy, cholera. Nie jeden zresztą. No, sprawdźmy temat. O, proszę bardzo, pancerz środowiskowy. Może się przydać. Okej. No i elegancko, pokoik, ładnie poczyszczony. Spróbujmy udać się, bo jestem ciekaw, co jest tam pod ziemią, po prostu z czystej ciekawości. Bo nie przypominam sobie, żebym kiedyś tutaj wskakiwał. Dobra. Kolejny padł, kolejne punkty, kolejny wesoły lucik. Uh-huh.
O, proszę. Skakujemy. Czy możemy tutaj wstać? Niespecjalnie. Dobra. To przejdźmy. I za ten czas też poszczupmy troszeczkę Jaxem. Dobra. Dobra. No, okej. Oczywiście wesoła skrzyneczka jakaś, cwaniusia. No, ha, ha, ha. Też pyszności. Ale to nie koniec. Pomożemy jeszcze pójść dalej. Jestem ciekaw, co tam będzie. Chyba możliwość zaatakowania całego tego górnego przybytku od dołu, czyli kolejny dowód na to, jak można sobie tutaj ogarnąć całą taktykę. Dobrze, kochani, nieważne, wszystkie generatory zniszczone, sprzęt być może przejdzie na stronę bractwa, być może się do czegoś przysłuży. Myślę, że rozwalenie czegoś takiego nie do końca byłoby słusznym posunięciem. Dobra, pociśnijmy tam dalej. Unikniemy w ten sposób napromieniowania. Ja tam potem jeszcze ogarnę tych dwóch supermutantów, którzy sobie tam rozkosznie łazikowali wzdłuż ogrodzenia, ale zwróćmy uwagę, co tutaj w regale książkowym, który do tej pory tak wypaśnie naseraczył, kurczę. Nie zawiodłem się i tym razem. Kochani, dziękuję serdecznie. Kolejna misja zgrabnie z głowy. Przechodzimy do następnej już za niedługo i będzie ona dotyczyła ludzi czczących bombę atomową, czy takie odwołanie troszeczkę do Megatony Fallouta 3. Zobaczymy. Przeżyjemy to razem ponownie. Serdeczna tarcza. Hejas.